Dzień dobry, szanowni państwo. Miło mnie wszystkich przywitać na kanale Historyczny Webinar, Historical Webinar. Mam na imię Władysław Jacenko, jestem założycielem tego kanału i prowadzącym dzisiejszego spotkania, a jednocześnie jestem historykiem, mam stopień doktorski w zakresie nauk historycznych. My robimy ten webinar wspólnie z moim kolegą Pawłem Sztamem i dzisiaj nasz webinar jest poświęcony powojennym PRL-u. I dzisiaj tematem dla naszego spotkania jest postać pułkownika Józefa Rożanskiego, którego nam przedstawia, jeszcze raz powtórzę, mój kolega Paweł Sztama, magister, doktorant, który prezentuje Biuro Badań Historycznych IPN, a jednocześnie UMCS w Lublinie. Temat naszego dzisiejszego spotkania to pułkownik Józef Rożański, inteligent, funkcjonariusz, zbrodniarz. Ja bym chciał zauważyć kilka momentów przed tym, jak my zaczniemy. Pierwsze, to, że nasze spotkanie stało możliwe przez to, że kanał otrzymał finansowe wsparcie od pani Aleny Szewczenko i Natalii Surowej, a drugie to, że nagranie odbyło się z Charkowa, Ukraina, Ukraina, która już walczy 163 dni, w czasie inwazji, która prowadzona przez Ukrainę Moskwę, inwazji na szerokiej skali, i to już 9 rok wojny, która nie jest ogłoszona przez Moskwę i która Moskwa prowadzi przeciw Ukrainie od 20 lutego 2014 roku. No i teraz powracamy do naszego tematu, do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Szanowny panie kolego, zapraszam pana do słowa. Bardzo serdecznie dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę zaprezentować wyniki swoich głównych badań przed państwem. Tak jak pan Władysław powiedział, moim głównym tematem, którym przede wszystkim jestem zainteresowany i interesuję się zawodowo, jest pułkownik Józef Różański, czyli wieloletni szef pionu śledczego komunistycznej bezpieki w Polsce, ale również interesuje się samym pionem śledczym i mam nadzieję, że w ciągu, nie wiem, roku, dwóch będę mógł państwu zaprezentować swoją pracę doktorską, w której opiszę dokładnie, bardzo dokładnie życiorys i działalność pułkownika Różańskiego, a także historię pionu śledczego komunistycznej bezpieki w Polsce Ludowej w tym stalinowskim okresie, czyli w tym najgorszym okresie komunizmu w Polsce. Widzę, że jest mój promotor, pan profesor Szumiło, więc bardzo mi miło, że pan profesor również odwiedził tutaj ten kanał i moje wystąpienie. Ale szanowni państwo, ponieważ mam tylko pół godziny, 40 minut na zaprezentowanie postaci pułkownika Różańskiego, więc ja od razu przejdę do rzeczy, żeby nie przedłużać. Szanowni państwo, pułkownik Józef Różański urodził się w lipcu 1907 roku w Warszawie. Był z pochodzenia Żydem. Jego ojciec Abraham Goldberg był jednym z najbardziej znanych żydowskich dziennikarzy w Polsce. Był redaktorem jednej z najbardziej poczytnych żydowskich gazet w Polsce, jaka wówczas została wydawana. To była gazeta Heint. Co jest istotne, to była, tak jak powiedziałem, jedna z najważniejszych gazet, a niech świadczy o tym, że renoma tego pisma w społeczeństwie żydowskim była istotna, niech świadczy to, że z tą gazetą współpracował niejaki Dawid Ben-Gurion, czyli późniejszy założyciel i przywódca państwa izraelskiego. Abraham Goldberg był inteligentem, natomiast żona Abrahama Goldberga, matka Józefa Goldberga, późniejszego Józefa Różańskiego, była tak zwaną kobietą wyzwoloną, dlatego oni bardzo szybko rozwiedli się. Mimo to Anna Różańska, bo tak nazywała się z domu, urodziła Abrahamowi Goldbergowi trójkę dzieci, w tym właśnie Józefa Goldberga. Tutaj państwo mają na tych slajdach, to są pierwsze zdjęcia młodego Goldberga. Jak państwo widzą, no nikt nie zapowiadało
wtedy, że Józef Goldberg będzie osławionym pułkownikiem Józefem Różańskim. Józef Goldberg miał po ojcu, po matce ogromne zdolności, możliwości intelektualne i mógł tak naprawdę rozwijać się chyba w każdym możliwym zakresie, jednak on wybrał prawo. Najpierw uczył się w domu, przyjmował lekcje w domu, następnie uczęszczał do gimnazjum spółki Chinuch w Warszawie. To było jedno z najbardziej prestiżowych ówczesnych żydowskich gimnazjów w Polsce, jakie wówczas istniało, a następnie został studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Tu są dokumenty Uniwersytetu Warszawskiego potwierdzające to, że Różański tam studiował, ale on nie tylko tam studiował, również te studia ukończył. Był studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Studentem nie był jakimś bardzo wybitnym, ale był na tyle zdolnym, na tyle dobrym studentem, że był w stanie rozpocząć studia, nawet studia doktoranckie. Te studia nie trwały długo, bo tak naprawdę po jednym roku przerwał te studia. Tak naprawdę nie wiadomo, co było powodem, czy to było jego zaangażowanie w partię komunistyczną, czy brak funduszy na opłatę studiów. Tego niestety nie udało mi się ustalić. Natomiast tak jak powiedziałem, po pierwszym roku studiów doktoranckich on te studia przerwał. Niemniej w 29 roku, tutaj słabo widać na tym zaświadczeniu, ale tutaj jest data właśnie 1929, w tym roku otrzymał tytuł magistra, a w zasadzie nie tytuł, tylko znaczy tytuł zawodowy magistra prawa. To pozwoliło, żeby kształcił się dalej w tym samym kierunku, mianowicie został aplikantem w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Tutaj podobno zadziałały wpływy i znajomości jego ojca, który miał mu to załatwić, a następnie Różański stwierdził, że będzie dalej rozwijał swoją zawodową karierę i rozpoczął aplikację adwokacką, którą zakończył egzaminem i został wpisany na listę adwokatów, był czynnym, bieżącym adwokatem. Co jest istotne, jeszcze wracając do tego okresu jego aplikantury w jednym z sądów warszawskich, tam miał współpracować, może w ten sposób powiem, z najbardziej znanymi adwokatami, ówczesnymi adwokatami, którzy dosyć często bronili komunistów, między innymi taką Tuzą wtedy, a Palestry, która broniła bardzo często komunistów, zresztą sam był komunistą, był podobno agentem bezpieki sowieckiej. Myślę tutaj o Teodorze Duraczu, a drugim adwokatem, który też również bronił komunistów, aczkolwiek on nie był komunistą z przekonania, mówię tutaj o Leonie Berensonie. Różański, tak jak powiedziałem, poszedł w kierunku adwokatury, został adwokatem i prawdopodobnie w 30, bodajże 5 czy 6 roku, tak twierdziła przynajmniej jego żona, mi tych dokumentów niestety jeszcze nie udało się dotrzeć, a mianowicie bronił jednego z prominentów komunistycznych, działaczy Komunistycznej Partii Polski, Stefana Wierbłowskiego, który można powiedzieć, że to był może nie ta czołówka ówczesnej Komunistycznej Partii Polski, ale mimo wszystko był jednym z ważniejszych działaczy KPP. Szanowni Państwo, ale oprócz działalności zawodowej, która i nauki, w której Różański dość mocno się poświęcił, był Różański również działaczem komunistycznym. Tą działalność komunistyczną rozpoczął już w okresie gimnazjum. Wpływ na jego postępowanie miał mieć jego starszy brat, o którym za chwilę powiem, ale również właśnie otoczenie, w którym się wychował, w którym się znajdował. W okresie, kiedy uczył się w gimnazjum spółki Chinuch, tam podobno już miał wówczas założyć takie kółko samokształceniowe, marksistowskie kółko samokształceniowe, poprzez które de facto miał być relegowany nawet ze szkoły na ileś tygodni. Tej informacji niestety nie udało mu się potwierdzić. To jest informacja usta, którą Różański sam przedstawił później w latach 70. jego biografce, pani profesor Barbarze
Fiałkowskiej. A dokumenty spółki Chinów zginęły, a właściwie zostały zniszczone w okresie II wojny światowej, więc trudno mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. Niemniej no jest to dosyć prawdopodobne, że Różański mógł wówczas właśnie być relegowany. Tak jak powiedziałem, jednak powrócił do, został z powrotem, prawa ucznia mu zostały przywrócone, no ale mimo wszystko cały czas był aktywnym działaczem komunistycznym i tutaj Państwo mają wymienione organizacje, które tak naprawdę, w których tak naprawdę Różański uczestniczył. One są w kolejności alfabetycznej, niemniej w pierwszej kolejności Różański związał się ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Życie. To była, no można powiedzieć, komunistyczna organizacja, która działała na uczelniach wyższych, polskich uczelniach wyższych, w tych najważniejszych ośrodkach akademickich, takich jak Warszawa, Lwów czy też Kraków. Różański w tym Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Życie działał oczywiście na Uniwersytecie Warszawskim, a jego kolegą z tej organizacji był późniejszy osławiony minister kultury Polski Ludowej, wieloletni minister kultury Polski Ludowej, mianowicie Włodzimierz Sokolski. Różański po zakończeniu studiów, kiedy zakończył działalność w życiu, został działaczem Komunistycznej Partii Polski, działał w Centralnym Biurze Żydowskim, ale przede wszystkim działał w takich dwóch organizacjach żydowskich, takich jak Gezert, a także Agroid. Do jego zadań, już bardzo ogólnie rzecz ujmując, należało po prostu przeciąganie Żydów na stronę komunistów. Co chciałbym podkreślić, co jest warte podkreślenia i to nie jest moja teza, tylko to jest teza badawcza bardzo wielu historyków, którzy zajmowali się tym tematem. Warto bowiem, proszę Państwa, pamiętać, że wśród komunistów było wielu Żydów, ale niewielu Żydów było komunistami. Czyli w tej społeczności żydowskiej, dosyć sporej społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała II Rzeczpospolitej, niewielu Żydów było de facto komunistami. I tak naprawdę Różański działał w KPP do okresu rozwiązania, czyli do 36 do 37 roku, kiedy KPP zostało na rozkaz Józefa Stalina rozwiązane. A co ważniejsi działacze Komunistycznej Partii Polski zostali po prostu wezwani do Moskwy i tam zamordowani. Ci, którzy przetrwali, przetrwali tylko i wyłącznie, mówię o tych ważniejszych działaczach, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu siedzieli w polskich więzieniach za działalność antypolską, za działalność wywrotową, bo proszę pamiętać, że Komunistyczna Partia Polski była w Polsce nielegalna, była uważana, zresztą jak najbardziej słuszne, za organizację szkodliwą i całkowicie antypolską. Niemniej Różański związał się w tamtym czasie ze swoją żoną, wieloletnią żoną, Bajlą Frenkiel, później Izabelą Różańską. O ile Józef Różański nie był jakimś ważnym działaczem Komunistycznej Partii Polski, to można powiedzieć, że o kilka klas wyżej była w hierarchii tych komunistów właśnie Izabela Różańska, Bajla Frenkiel, która była naprawdę działaczką, no może nie pierwszego szeregu, ale myślę, że to był taki drugi garnitur komunistów w Polsce, bardzo zaufana osoba, która kończyła kursy kominternowskie, była w tak zwanej wojskówce KPP. Naprawdę była osobą dosyć istotną, a w ruchu komunistycznym również ważną rolę w tym przedwojennym, ale również powojennym, szczególnie na tle nauki, kultury, a przede wszystkim kultury, odegrał brat właśnie Józefa Różańskiego, Benjamin Goldberg, a znany później jako Jerzy Borejsza, człowiek, który po II wojnie światowej był prezesem pierwszej polskiej spółdzielni wydawniczej Czytelnik. No, postać przez niektórych uważana za postać negatywną, przez niektórych za postać kontrowersyjną, ale również znajdują się tacy, którzy widzą jakieś tam plusy w działalności Jerzego Borejszy, szczególnie po II wojnie światowej. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, Komunistyczna Partia Polska zostaje rozwiązana. Różański skupia się na działalności
adwokackiej, pracuje jako adwokat, jest wpisany na listę adwokacką, z tego czerpie korzyści, no ale przychodzi wrzesień 1939 roku, wybucha II wojna światowa, która, jak wiemy dzisiaj, no, jest najbardziej tragicznym konfliktem w dziejach świata, gdzie miliony istnień ludzkich straciło życie, a w ramach chorej ideologii Adolfa Hitlera bardzo narażeni na utratę życia byli po prostu Żydzi. Tutaj, proszę Państwa, działalność Goldberga Różańskiego w okresie II wojny światowej. Różańscy na początku września 1939 roku uciekają z Warszawy, wyjeżdżają do Kostopola, później przebywają we Lwowie. W Kostopolu są zachowane tutaj wspomnienia, jak rzucają kwiaty na czołgi Armii Czerwonej, które wjeżdżają do miasta. Różański tam zostaje powołany do NKWD. Co jest istotne, takie dwie ważne sprawy, działa w jakichś organizacjach, w oddziałach kontrwywiadowczych. Podobno ma wyłapywać ludzi, którzy przekraczają granice III Rzeszy i Związku Sowieckiego, tej zbudowanej na terenach Polski. Ale co ciekawe, co jeszcze musi być do końca zbadane, ale są ku temu przesłanki, jest oddelegowany do Starobielska. Pragnę przypomnieć albo powiedzieć tym Państwa, którzy o tym nie wiedzą, że w Starobielsku był jeden z obozów dla polskich jeńców schwytanych przez Sowietów w trakcie właśnie kampanii polskiej 1939 roku. Tam przebywają generałowie, pułkownicy, no i cały szereg oficerów, którzy są badani przez Sowietów na okoliczność tego, który z nich mógłby zostać przeniesiony do Armii Czerwonej, znaczy który mógł rozpocząć współpracę z komunistami. I tam Różański miał podobno pełnić rolę tłumacza, tak przynajmniej twierdził po latach w jednym ze swoich relacji. Nigdzie indziej o tym nie pisze. To jest relacja, którą opowiedział i przedstawił właśnie wspomniany już przeze mnie profesor Fijałkowskiej. Różański również służy w Armii Czerwonej, jest powołany do tej Armii Czerwonej, no ale ze względu na nie jest to człowiek o jakimś końskim zdrowiu, jest dosyć chorowity, więc tej Armii Czerwonej nie za bardzo się sprawdza, a szczególnie kiedy III Rzesza rozpoczyna agresję na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku. Różański przez chwilę jest w Armii Czerwonej, później zostaje odesłany na front i razem ze swoją żoną, a także maleńką córką wyjeżdża do Samarkandy. Samarkanda to jest taki, no można powiedzieć, przyczółek dla polskich komunistów, którzy znaleźli się w Związku Sowieckim. Oczywiście nie wszyscy, no bo ci komuniści byli rozproszeni po całym Związku Sowieckim. Część z nich była w Moskwie, część była w Kujbyszewie, inni pracowali gdzieś na Uralu, w kopalniach. Natomiast on trafia właśnie do Samarkandy i proszę pamiętać, że dlaczego mówię, że to był przyczółek, ponieważ tam znalazło się w Samarkandzie bardzo wielu, bardzo ważnych późniejszych komunistów, takich jak między innymi Hilary Minc, czyli człowiek, który jest uważany za trzecią osobę w stalinowskim okresie Polski Ludowej, jak Roman Werfel, taki bardzo stalinowski, komunistyczny propagandista, który był w stanie udowodnić w propagandzie komunistycznej wszystko. Do tego jest na przykład Julia Brystygier, czyli koleżanka, w cudzysłowie koleżanka Różańskiego z resortu, tak naprawdę się nienawidzili, a także między innymi również Helena Markowicz, która pracuje w aparacie bezpieczeństwa, jest zastępcą głównego kadrowca w bezpieki przez kilka ładnych lat, mianowicie myślę tutaj o Helenie Markowicz. Dlaczego ta Samarkanda jest taka ważna? Ponieważ Różańscy tam głodują. Niby paczki z Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom mają przychodzić, paczki oczywiście żywnościowe, ale tak naprawdę na niewiele te paczki się zdają, na niewiele zdają się zarobione pieniądze, ponieważ Samarkanda, Kazachstan, jak i inne kraje ZSRR głodują, ponieważ wszystkie siły idą na front, cała żywność idzie na front.
Różański pracuje, haruje na ile może, żeby wyżywić swoją maleńką córeczkę, wtedy jednoroczną czy dwuroczną, dwuletnią córkę Stefanię. Próbuje również sam przetrwać. No i z powodu tego głodu Różańscy przyjmują od przedstawiciela legalnego polskiego rządu na uchodźstwie bodajże 2 kilogramy mąki czy i kilogram cukru, jakieś takiej niewielkiej ilości takich no, dóbr, które dzisiaj się wydają dla każdego, każdy może po nie sięgnąć, każdy może je w sklepie kupić. Dla nich było to niezwykle, niezwykle istotne, ponieważ nie wiem, mogli upiec chleb, mogli cukier, mogli dostarczyć więcej kalorii temu dziecku. I przez to postępowanie Różańscy zostają objęci partyjną obstrukcją. Ba, zostaje nawet powołana specjalna komisja, w skład której wchodzi m.in. wspomniana już przeze mnie Julia Brystygier, która ma ocenić postępowanie Różańskich, czy ono było zgodne z, tutaj z partyjną, która była zgodna z wolą partii, czy nie, czy on się zachował całkowicie antykomunistycznie. No i są takie... No jest takie przeciąganie liny. Różańscy są, tak powiedziałem, objęci obstrukcją. Pisma nawet zahaczają o Moskwę. No i tutaj Państwo widzą na slajdzie jeden z listów, który wysłała Izabela Różańska do Moskwy, do jednego z towarzyszy. Ja teraz nie wiem tak naprawdę, o którego towarzysza komunistycznego chodziło. Ona po prostu prosi o wstawiennictwo. Ona opisuje, że oni tutaj nie zdradzili, że zawsze, tutaj jest nawet taki tekst, przysięgam, nie zdradziłam, zdrada jest mi organicznie obca i tak dalej. Po prostu... opowiada o tym, jak starali się ratować własną córkę. No i ta sprawa generalnie zostaje dla Różańskich wyjaśniona pozytywnie, do tego stopnia, że Izabela Różańska może wejść w skład władz Związku Patriotów Polskich, taka organizacja komunistyczna działająca na obszarze Związku Sowieckiego, natomiast Różański może wreszcie wejść w skład Armii Berlinga. To była armia, tak zwanej Armii Berlinga, to była armia, która była tworzona przez komunistów na terenie Związku Sowieckiego, składała się z iluś dywizji, no i Różański trafia do 3. Dywizji Piechoty imienia Romualda Trauguta. Tam zostaje politrukiem i tak naprawdę w tej armii jest od początku 1944 roku do sierpnia tegoż samego roku, kiedy w trakcie jednej z bitew na przyczółku Warecko-Magnuszewskim, powiedzmy relatywnie niedaleko Warszawy, zostaje ranny, musi wyjechać do Lublina, już wtedy opanowanego przez Armię Czerwoną i komunistów. Tam musi po prostu przejść jakieś prześwietlenie. No i tam spotyka kogoś, tak naprawdę nie wiemy kogo, ale któregoś ze swoich partyjnych kolegów, który mu po prostu oferuje pracę w bezpiece. No i tak oto Różański trafia do aparatu bezpieczeństwa. Tutaj mają Państwo dwa dokumenty. Tutaj cały czas jeszcze Różański jest, nazywa się Goldberg, jeszcze tego nazwiska, to nazwisko nie jest używane, bo to jest dokument z września 1944 roku, kiedy główny kadrowiec bezpieki Mikołaj Orechwa prosi Wydział Polityczno-Wychowawczy o to, żeby przekazać właśnie do dyspozycji resortu bezpieczeństwa publicznego, który wówczas się kształtuje. No warto przypomnieć, że powstał wówczas Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli taki quasi rząd utworzony przez Stalina. No i jednym z resortów był właśnie resort bezpieczeństwa publicznego. Różański bardzo chętnie przystępuje do aparatu bezpieczeństwa, no i wypełnia taki kwestionariusz na początku września i tutaj już posługuje się nazwiskiem Różański. I tutaj kariera Różańskiego w resorcie bezpieczeństwa, Państwo mają zdjęcie właśnie z 1944 roku, no i później zdjęcie z końca lat 40., kiedy ten Różański już jest, no, jest tym jednym z najważniejszych dyrektorów w bezpiece. Ta kariera jest no, piorunująca, bardzo szybka. Owszem, wtedy w aparacie bezpieczeństwa potrzebowano ludzi inteligentnych, potrzebowano ludzi wykształconych, potrzebowano ludzi, którzy będą w stanie kierować no, jednym z najważniejszych resortów. No to by miał być przecież, przypomnijmy, resort bezpieczeństwa publicznego miał być polskim NKWD. I Różański na początku pracuje w sekcji 8, tam w kartotece, no ale w listopadzie, 21 listopada 1944 roku zostaje przeniesiony do sekcji śledczej
i tam już pozostaje do samego końca swojej kariery, czyli de facto pracował w tej sekcji 10 lat, praktycznie od razu zostaje zastępcą kierownika, później tam się zmieniały po prostu nazwy, no ale to jest wszystko, proszę Państwa, to jest wszystko pion śledczy, później to był wydział, aż wreszcie w 1947 roku na mocy takiego dużej reorganizacji resortu powstaje Departament Śledczy, no i Różański zostaje dyrektorem Departamentu Śledczego. No i z tego okresu właśnie z lat 45-54 jest człowiekiem najbardziej znanym, bo warto pamiętać, że aparat śledczy prowadził ogromną ilość śledztw. Tutaj są wymienione między innymi, czyli byli żołnierze polskiej wojennej konspiracji, działacze opozycyjnych wobec komunistów partii politycznych, księży katolickich, polskiej konspiracji niepodległościowej. Tutaj na slajdach mają Państwo dwie postaci, no takie symboliczne. Ten mężczyzna u góry to jest rotmistrz Witold Pilecki, człowiek, no, legenda w Polsce, który dobrowolnie poszedł do obozu Auschwitz-Birkenau, później działał właśnie w organizacjach antykomunistycznych, no i Różański nadzoruje jego proces, a drugą osobą jest biskup Czesław Kaczmarek, człowiek, któremu zniszczono zdrowie, zresztą podobnie jak Pileckiemu. Pilecki został zamordowany, natomiast Kaczmarkowi w trakcie śledztwa zniszczono zdrowie, wyszedł z więzienia w połowie lat 50. jako całkowicie schorowany człowiek, i to poprzez metody śledcze, które stosowali ludzie Różańskiego. No, te metody śledcze, czyli najlepsze w cudzysłowie wzorce NKWD. Bicie, maltretowanie, znęcanie się psychiczne, znęcanie się fizyczne. To jest tak naprawdę do 1948-1949 roku chleb powszedni pionu śledczego. To pion śledczy w ogromnej ilości przypadków więźniów śledczych stosuje właśnie tego rodzaju metody. Oczywiście są sytuacje, kiedy te elementy nie muszą być stosowane, ale wobec ogromnej większości osób właśnie te tak zwane niepraworządne metody śledcze są stosowane wobec przeciwników Polski Ludowej, no i stosują je osoby, tutaj wymieniłem kilka nazwisk, no 11 nazwisk, które warto zapamiętać, te osób, które biły, które się znęcały, tak jak właśnie Eugeniusz Chimczak, Józef Dusza i tak dalej, natomiast na zdjęciach chcę Państwu powiedzieć, ten pan od lewej strony, u góry lewej strony, to jest Józef Dusza, człowiek, który został skazany później za znęcanie się. Ten obok niego, po prawej stronie, to jest Adam Humer, wieloletni zastępca Różańskiego jako dyrektora Departamentu Śledczego. Pod spodem jest Jerzy Kaskiewicz, a obok Kaskiewicza jest Jerzy Kędziora, kolejny, no można powiedzieć, człowiek, który był funkcjonariusz, zresztą ten funkcjonariusz zamordował w śledztwie jednego z więźniów, później twierdził, że karetka nie dojechała na czas, i dlatego ten człowiek zmarł, a nie dlatego, że zostały zastosowane wobec niego takie, a nie inne metody śledcze. I to wszystko, proszę Państwa, dzieje się w jednym z takich miejsc symbolicznych dzisiaj. To jest najważniejsze więzienie bezpieki w Warszawie w latach 50. Zresztą nie tylko w latach 50., bo później również było to więzienie wykorzystywane przez Służbę Bezpieczeństwa, mianowicie przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Wszyscy, którzy będą przebywać w Warszawie, którzy się interesują historią najnowszą, bardzo chętnie tutaj, znaczy zapraszam do odwiedzenia tego miejsca, ponieważ w tym miejscu powstaje obecnie muzeum. Po lewej stronie jest oczywiście zdjęcie z lat 40. czy 50., no a to po prawej to są czasy obecne, kiedy już więźniów tutaj nie ma i powstaje muzeum, ale to właśnie więzienie Rakowieckiej jest jednym z najsłynniejszych, oprócz więzienia na Zamku Lubelskim, czy w Zamku Lubelskim w Lublinie i więzienia przy ulicy Montelupi w Krakowie, jest jednym z najsłynniejszych gmachów bezpieki właśnie w Polsce. Jest również budynek, który dzisiaj zajmuje Ministerstwo Sprawiedliwości przy ulicy Koszykowej. Tam znajdowała się centrala bezpieki od połowy 1945 roku. I no,
Nie jesteśmy, mam coraz mniej czasu, więc przechodząc, no, te potęga różańskiego w latach 40. i w pierwszej połowie lat 50. jest ogromna, ale taka skaza na jego osiągnięciach przynosi praca w tak zwanej grupie specjalnej. Przypomnijmy, że to była grupa powołana do tego, aby znaleźć wroga wewnętrznego w Polsce Ludowej. Józef Stalin sobie wymyślił, że w każdej partii komunistycznej, w każdym kraju demoludów istnieje wróg wewnętrzny, trzeba go odnaleźć. W Polsce padło na byłego pierwszego sekretarza komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej, czyli Władysława Gomułkę. No i zaczynają się prace nad tym, żeby zmusić zatrzymanych ludzi do tego, żeby zeznali przeciwko Gomułce. Tam są stosowane również tragiczne metody, straszne metody w tymże śledztwie. Jednak nie udaje się Różańskiemu zdobyć tych pseudodowodów na Gomułkę. Zostaje odwołany z tej grupy specjalnej, wraca do Departamentu Śledczego i jego właśnie ostatnim śledztwem jest śledztwo przeciwko już wspomnianemu biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi, gdzie, no tak jak powiedziałem, człowieka prawie zamęczono na śmierć. Zmierzch kariery przynosi ucieczka na zachód pułkownika Józefa Światło. Ona miała miejsce w grudniu 1953 roku. To był wicedyrektor Departamentu 10 MBP. Ten departament właśnie został stworzony na podstawie tej grupy specjalnej, do której trafił Różański. Kiedy Różańskiego odwołano, Światło no nie zajął jego miejsce, bo oni razem współpracowali, no ale awansował na wicedyrektora Departamentu 10. Miał ogromną wiedzę, to był człowiek, który miał ogromną wiedzę na temat różnych osób i działalności różnych organizacji w Polsce Ludowej, więc on był bardzo niebezpieczny. No i jako kozioł, pierwszy kozioł ofiarny, po tej ucieczce Światły w marcu 1954 roku zostaje odwołany z bezpieki Różański, a także zostaje odwołany dyrektor departamentu, ówczesny dyrektor Departamentu 10 MBP, pułkownik Anatol Fegin. Te dwie osoby muszą się pożegnać ze stanowiskami. Różański odchodzi z bezpieki. No i co robi tutaj po odejściu z bezpieki? Jest pracownikiem Polskiego Radia, a później jest dyrektorem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Po prawej stronie mają Państwo rozkaz o odwołaniu właśnie i zwolnieniu tak naprawdę Różańskiego z bezpieki. Różański miał wyjechać do Indochin, tam miał być w tej specjalnej komisji, to się nie udało. Zaproponowano mu również takie prestiżowe stanowisko redaktora naczelnego takiego periodyku prawniczego Państwo i Prawo, zresztą wychodzi ten periodyk do dzisiaj, jednak na to się władze nie zgodziły, no i Różański jest pracownikiem Polskiego Radia i dyrektorem Państwowego Instytutu Wydawniczego, ale we wrześniu 1954 roku komunistów Polskę Ludową obiega, gruchnęła informacja, że Józef Światło zaczyna w Radiu Wolna Europa nadawać specjalne audycje, w których opowiada o tym, jak wyglądają kulisy, zresztą taki jest tytuł tej książki, Za kulisami bezpieki i partii. Później to właśnie w formie książki zostało wydane. No i okazuje się, że on obnaża, ja nie wiem, trudno jest zweryfikować, ile tych rzeczy, które on mówi, jest prawdziwe, ale nie, ale był to szok dla całej Polski Ludowej, dla wielu działaczy partyjnych, że takie rzeczy się mimo wszystko działy. No i niestety dla Różańskiego, Różański musi zostać postawiony, jest idealnym człowiekiem na kozła ofiarnego i w 1954 roku w listopadzie zostaje aresztowany, bardzo szybko toczy się jego proces, zostaje skazany w grudniu 1954 roku na 3,5 roku więzienia. No ale to nie jest, proszę Państwa, koniec jego problemów, ponieważ władze komunistyczne po 1956 roku, nowe wybrane, uznają, że trzeba, no mimo wszystko trzeba postawić przed sądem również inne osoby, nie tylko Różańskiego, więc do Różańskiego dokoptowują jeszcze dwie ważne postaci, czyli Anatola Fejgina i Romana Romkowskiego. Anatol Fejgin, wspomniany przed chwilą przeze mnie, dyrektor osławionego Departamentu 10, który miał tych wrogów wewnętrznych w Polsce Ludowej ścigać, a Roman Romkowski był wieloletnim wiceministrem bezpieki i ta trójka, która właśnie pracowała nad poszukiwaniem wroga wewnętrznego, staje przed
sądem Polski Ludowej. Ale co jest, proszę Państwa, jeszcze ważne i co jest istotne, o czym bym chciał wspomnieć, ci ludzie nie stają w więzieniu, nie stoją przed sądem za to, że znęcano się nad polskimi patriotami, że mordowano polskich patriotów, że wrzucano ich do bezimiennych grobów, że zniszczono polską opozycję polityczną, że działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego skrytobójczo mordowano i tak dalej. Nie. Oni stają przed sądem za to, że właśnie działali i posadzili do więzień bardzo wielu komunistów, chociaż przecież wielu, przecież Komitet Centralny i Biuro Polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nadzorowało całą sprawę, ale no, Biuro Polityczne stwierdziło, że musi umyć ręce, no i idealnymi kandydatami na kozłów ofiarnych byli właśnie Fejgin, Romkowski i Różański. Oni zostali skazani na kilkanaście lat więzienia. Tutaj tu jest ostateczny wyrok Sądu Najwyższego z 1958 roku, gdzie skazano Różańskiego na 14 lat więzienia. Różański wychodzi z więzienia w 1965 roku na mocy decyzji Rady Państwa, no ale od 1969 roku, znaczy w zasadzie wcześniej, bo już Służba Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polski Ludowej zaczyna się im interesować wcześniej, tak naprawdę w 1966 roku, ale sprawa operacyjna, kwestionariusz ewidencyjny na Różańskiego zostaje założony właśnie w roku 70 i wówczas Służba Bezpieczeństwa podsłuchuje jego rozmowy, wprowadza do jego otoczenia na bardzo bliskich, znaczy wprowadza do jego otoczenia tajnych współpracowników. Później się okazują, że to są bliscy mu ludzie. Oni donoszą na temat, co Różański myśli, co Różański sądzi, a Różański dostarcza informacji, ponieważ Różański bardzo krytycznie wypowiada się o Władysławie Gomułce, o Edwardzie Gierku, twierdzi, że to nie są prawdziwi komuniści. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z opozycją, taką jak później się w Polsce utworzyła. On jest po prostu starym stalinowcem, któremu nie podoba się to, jak ten Stalin został później przez Gomułkę i Gierka przemieniony, jak ten komunizm wyglądał właśnie w latach 60. i w latach 70. Różański również tak naprawdę chciałby napisać wspomnienia, mówi o tym jednemu z agentów. Tak naprawdę okazało się, że on nawet chyba tych wspomnień nie zaczął pisać, ale mimo wszystko jako taki stary, zgorzkniały człowiek, kompletnie zapomniany, żyje w latach 70. Jego żona wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, zresztą tam do dzisiaj żyją potomkowie właśnie jego żony, natomiast Różański nigdzie nie wyjeżdża, jest coraz bardziej schorowany, zostaje nawet pobity podobno przez byłego więźnia właśnie, którego Różański miał przesłuchiwać. Nie udało mi się ustalić, kto to był, i powoli gaśnie ta postać. Tak jak powiedziałem, jest całkowicie zapomniany. W latach 70., w drugiej połowie lat 70. zaczyna go odwiedzać Barbara Fijałkowska, wtedy jeszcze nie profesor, bodajże doktor Barbara Fijałkowska, która przymierza się do książki o Jerzym Borejszy, ale zbiera tak wiele materiałów, bywa u Różańskich na ulicy Niepodległości w Warszawie tak często, że wychodzi taka podwójna biografia Różańskiego i Borejszy. I tak naprawdę ostatni raz Fijałkowska jest w domu Józefa Różańskiego 21 sierpnia 1981 roku przed południem, bowiem po południu Różański umiera, zostaje pochowany na warszawskim cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej. Na tej tablicy, tam jest słabo, to pewnie Państwo widzą, natomiast na tej tablicy jest napisane imię, nazwisko, data urodzin, data śmierci. Nie ma nic więcej oprócz tego, że był adwokatem. No, tyle w wielkim skrócie. Ja wiem, że to jest tak wszystko w pigułce, bo o każdym z aspektów życia Józefa Różańskiego mógłbym opowiadać zdecydowanie więcej, zdecydowanie dłużej. Natomiast no, czas po prostu byłem zobligowany do tego, żeby się zmieścić w czasie. Jestem oczywiście tutaj przygotowany na Państwa pytania, polemiki. Jestem do Państwa dyspozycji. Cudownie. W takim razie bardzo bym poprosił, Szanowni Państwo, do zadawania pytań, dlatego żeby Państwo mogło zawiadomić o swojej chęci postawić pytanie, proszę się skorzystać z opcji podjętej ręki w Zoomie.
żeby my mogliśmy tak ustalić kolej, kto będzie stawiał pytanie. Pierwsze, to następne. Przepraszam, ale nie widzę tej opcji ręki, a chciałbym się zgłosić do zadania pytania. Dobra, w takim razie zapraszam pana do pytania, tylko proszę się z siebie przedstawić. Nazywam się Tomasz Mynarski, jestem adwokatem. Chciałbym zapytać, czy wiadomo coś o życiu Anny Różańskiej, matki naszego dzisiejszego antybohatera? Czy była ona osobą pochodzącą także z rodziny żydowskiej, a jeśli tak, to z środowiska bardziej konserwatywnego, mniej konserwatywnego? Bo jak rozumiem, ojciec Różańskiego działał w ruchu żydowskim, ale takim bardziej syjonistycznym. To by po nazwach organizacji można by tak sugerować. Czy coś więcej na ten temat wiadomo? Rozumiem, że mam odpowiadać od razu. Tak, oczywiście. Tak. Na temat matki, niestety, na temat matki Józefa Różańskiego niezbyt wiele udało się ustalić. Tak naprawdę jakieś szczątkowe informacje znajdzie pan właśnie w tej książce Fijałkowskiej, a także w książce biografii Jerzego Borejszy autorstwa Eryka Krasuckiego. No tam nie ma zbyt wielu informacji niestety. Ona pochodziła z rodziny żydowskiej, tak, ona była również Żydówką. Natomiast tak powiedziałem, według Fijałkowskiej ona była kobietą wyzwoloną, ale to nie była jakaś tam, powiedzmy, artystka wyzwolona i tak dalej. Nie, ona się za bardzo podobno dziećmi nie interesowała. Natomiast ja nie znalazłem ani tutaj wspomniani przeze mnie autorzy nie znaleźli jakiejś konkretnej informacji, żeby ona była jakąś inteligentką. No podobno pracowała jakaś tam, jako praczka, w jakiejś szwalni pracowała i tak dalej. Więc trudno mi również w tym momencie powiedzieć, a w zasadzie to jest w tym momencie niemożliwe, żebym odpowiedział, w jakiej frakcji ona się grupowała, czy właśnie była bardziej konserwatywna, czy bardziej lewicowa. A tak, jeżeli chodzi o ojca, to tak, on był przedstawicielem tego ruchu syjonistycznego i podobno nie był, bardzo przeżywał to, że jego synowie jednak poszli w kierunku właśnie komunistycznym, że to nie są osoby, że po prostu zaangażowały się w ruch komunistyczny, a nie w ruch syjonistyczny, ale obaj, no, znając ich życie, znając ich historię, to są obaj jednak zagorzałymi komunistami i z tym ruchem syjonistycznym, oprócz tego, że ojciec był syjonistą, nie mieli nic wspólnego. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, jeszcze pytania? Tak, można? Tak, oczywiście. Dzień dobry, Przemysław Pluta z Wrocławia. Ja bym chciał zapytać coś więcej na temat praktyki adwokackiej Józefa Goldberga u mecenasa Bertgala, bo to ciekawa postać, oficer Legionów. I może o jego współpracy właśnie z Leonem Berensonem i z mecenasem Duraczem i procesach politycznych. To tyle, dziękuję. Tak, jeżeli chodzi o tę współpracę, to jest jedna z tych rzeczy, których niestety również nie będę mógł niczego więcej oprócz tego, że taka współpraca miała miejsce i to według samego Różańskiego powiedzieć. Ja ostatnio przeglądałem materiały, właśnie szukając tej zaczepienia pod kwestie dotyczące choćby współpracy z Teodorem Duraczem. W archiwum Magnowych, bo jest cała kolekcja na przykład Teodora Duracza właśnie w archiwum Magnowych, jak się okazało niestety, wiele z dokumentów jest po prostu niedostępnych i wiele spraw, o których Duracz prowadził, są po prostu, są luki w dokumentacji, która mnie interesuje, więc szukając, znalazłem tam różne nazwiska, znalazłem tam nazwiska między innymi Stefana Korbońskiego i tak dalej. Natomiast, znaczy ja nie mówię, że Korboński współpracował z Duraczem, żeby nie było, tak? Natomiast no, gdzieś tam się nazwiska przewijają, natomiast nazwiska Józefa Goldberga nie znalazłem. I również pytałem osoby, które między innymi o Duraczu, o Bertalu czy Berensonie pisały, one również niestety nigdzie tego nazwiska Różańskiego gdzieś tam niestety nie znalazły, więc jaki był poziom tej współpracy, że on zapewne robił, w jakiś sposób współpracował. No z Duraczem wydaje się, że nawet musiał współpracować, bo jednak no, Duracz był, tak jak powiedziałem, tą w cudzysłowie oczywiście ikoną Palestry, jeżeli chodzi o ruch komunistyczny, ale niestety nie umiem przedstawić szczegółów. Być może
te dokumenty się jeszcze znajdą. Być może będę miał jakiś punkt zaczepienia, ale póki co, tak jak powiedziałem, takich dokumentów nie znalazłem, a między innymi właśnie z tego powodu, że część dokumentacji jest kompletnie niepełna. Dziękuję. Czy jest jeszcze pytania? A mógłby mnie Pan powiedzieć, ja bym chciał ustalić dla siebie takie definicje. Kobieta wyzwolona, to jest feministka? Wydaje mi się, że tak na tamte czasy, w tym sensie, że nie za bardzo, rozumiem to jako kobieta wyzwolona, nie rozumiem to nie właśnie ta kobieta, która no w tamtym czasie, proszę pamiętać, że kobiety raczej zajmowały się domem, raczej wychowywały dzieci. To mężczyzna zarabiał, prawda, pieniądze, on przynajmniej jeżeli chodzi o drugą Rzeczpospolitą, mężczyzna przynosił pieniądze, natomiast kobieta robiła wszystko, żeby no tego mężczyzna, żeby ma się skupić na pracy zawodowej, na przyniesieniu pieniędzy, kobieta zajmuje się całą resztą. Z tego co wiem, to Anna Różańska była zupełnie od tego daleka. Tak powiedziałem, nie za bardzo jej zależało na wychowaniu dzieci i nie za bardzo jej na takim właśnie konserwatywnym podejściu do rodziny, tak jak to powiedziałem przed chwilą. Dobra, dziękuję, zrozumiałem. Chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie. Tak, proszę. Osobą Józefa Różańskiego, z tą postacią zetknąłem się, słuchając takiego słuchowiska przed kilkunastu laty, słuchowisko radiowe zatytułowane, jeśli dobrze pamiętam, Rozwiązanie honorowe. Poruszało ono tę właśnie kwestię, które tutaj Pan mówi, które wydaje się, że zostało na podstawie, opracowane to słuchowisko na podstawie jakiejś takiej biografii. Czy tak już z ciekawości czystej zapytam, czy Pan może słyszał o tym słuchowisku? Jest ono bardzo takie pouczające odnośnie tego, kim Różański mógł być w życiu prywatnym. Nie, zupełnie nie słyszałem. Różański się przewija w, no nie wiem, czy mogę to powiedzieć, no nie w popkulturze, tylko w filmie, prawda, i tak dalej. Natomiast nie, o tym słuchowisku nie słyszałem, ale chętnie się, jeżeli jest gdzieś dostępne w internecie, to bardzo chętnie się zapoznam, bo no, staram się docierać do wszystkiego, co dotyczy Różańskiego. Może o czym, co jest istotne, no, udało mi się dotrzeć do archiwum prywatnego Różańskiego, a w zasadzie Różańskich. To znaczy to było archiwum, które przekazała córka Józefa Różańskiego, Stefania, zmarła bodajże w 2007 roku, no i tą kobietą na stare lata, krótko przed śmiercią, opiekowała się po prostu para, nie wiem, czy to jest małżeństwo, z Krakowa. I ona przekazała po prostu całość materiałów, które generalnie ja miałem okazję zobaczyć i obecnie znajdują się w archiwum Magnowych. I tam jest oprócz całej ilości dokumentów najróżniejszych, różnego rodzaju legitymacji, jakichś decyzji, tam są również, nie wiem, rachunki za gaz, jakieś opłaty, legitymacje związków zawodowych, w których później Różański działał, ale jest również cała masa fotografii, co jest istotne, jakby ktoś wziął te fotografie, nie znając kontekstu, sobie pomyślał, no kurczę, normalny facet, tam jest masę zdjęć jakiś Różański z psem właśnie, na jakichś takich prywatkach, na jakichś imprezach i tak dalej. No zupełnie inna postać. Ja wiem, że to jest dzisiaj, znając choćby zbrodniarzy tak hitlerowskich, wiemy, że oni prowadzili całkowicie normalne życie na przykład poza obozami koncentracyjnymi i o tym z tego zdajemy sobie sprawę i dzisiaj o tym wiemy. Natomiast w tamtym czasie ale biorąc pod uwagę to, kim Różański był i oglądając te fotografie, to rzeczywiście no, to się jakoś tam kłóci, tak? Ale inaczej, w tych dokumentacjach, o której teraz wspominam, na przykład są listy córki Różańskiego, później z lat 40. 50., kiedy ona na różnego rodzaju wczasy, kolonie resortowe wyjeżdżała, jak ona wspaniale potrafiła pisać do swojego ojca, kiedy ten ojciec też potrafił wspaniale do tej córki pisać. No mówię, zupełnie się to kłóci z obrazem tego Różańskiego, którego znamy dzisiaj, którego wiem kim był, kim robił, kim był, co robił, jakie decyzje podejmował i to, że był zbrodniarzem, bo tak jak powiedziałem, no przy jego
walorach intelektualnych mógł zostać naprawdę być może każdym. Mógł w różnych zawodach się spełniać, no, został tym, kim został, ale nie, tego słuchowiska nie słyszałem. Jeszcze raz sobie po prostu zanotuję sobie za chwilę i chętnie odsłucham sobie, jeżeli będzie w internecie. Rozwiązanie honorowe. A czy tam była kwestia dotycząca również Emilii Malessy na przykład? Nie pamięta pan pewnie. Tak, chodziło o tą skargę, która była złożona. Zapewne o to chodzi. Tak, znaczy, bo to jest, o tej rzeczy nie powiedziałem, ale a propos metod śledczych. Tak jak powiedziałem, no, ludzie Różańskiego, a także on sam, bo to jest istotne, że Różański sam potrafił bić, potrafił torturować, był bezwzględnym funkcjonariuszem, ale potrafił się również zachowywać bardzo, jak trzeba było, tak powiedzmy, bardzo szarmancko. I major Malessa, to jest kobieta, która organizowała łączność Armii Krajowej, a później łączność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, trafiła w ręce bezpieki na jesieni 1945 roku. I Różański, jej nawet palcem nie dotknięto, Różański wziął ją na rozmowę i obiecał jej, że daje jej słowo honoru, oficerskie słowo honoru, że jeżeli wyda albo przekona swoich kolegów z konspiracji, żeby się ujawnili, to żaden z nich nie zostanie ani zatrzymany, ani aresztowany. Oni wszyscy będą żyć, a to daje właśnie, gwarantuje jej oficerskie słowo honoru, bo przecież on jest takim samym oficerem jak i ona. I ta kobieta po jakiejś tam głębokiej analizie stwierdziła, że tak, że ona rzeczywiście, no, Różański może mieć rację, no, jest jednak oficerem, jest przekonujący. No i oczywiście powiedziała o tym, gdzie się ukrywa Jan Rzepecki i inni. Ci ludzie zostali zatrzymani, zostali skazani na więzienie. Znaczy tam w pierwszym procesie, w procesie pierwszej komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość nie zapadły kary śmierci i tak dalej, nawet nie zapadły wyroki dożywotniego więzienia. Ale ta kobieta przez ileś lat żyła z piętnem tej zdrajczyni i w 49 roku popełniła samobójstwo. I krótko przed tym, jak popełniła samobójstwo, napisała list do Różańskiego, w którym opisała cały ten kontekst, jak to Różański ją zmanipulował, co jej powiedział. Ale mówię, ona żyła z piętnem tej zdrajczyni. Dopiero w latach bodajże 80. Ujawniono prawdę o tym, że to nie Malessa zdradziła, tylko po prostu taki fortel Różański zastosował. Ona jako, no, kobieta wychowana w II Rzeczpospolitej na jakichś tam wartościach, prawda, przedwojennych, podchorążówek, uwierzyła mu, no i stało się to, co się stało. Ja jeszcze chciałbym dopytać, ponieważ była mowa o procesach politycznych, w których Różański bronił, bo nic praktycznie o tym nie wiadomo. Tu był wspominany proces Wierbłowskiego. Tak. Czy w ogóle cokolwiek wiadomo o innych procesach i czy zachowały się jakieś materiały o praktyce adwokackiej Różańskiego, ponieważ wszystkie materiały z Okręgowej Rady Adwokackiej Warszawy zginęły w czasie powstania. Tak, zgadza się. Niestety, łącznie z tym, że nie ma teczki jako takiej Różańskiego. Jak pisałem do Rady Adwokackiej tutaj w Warszawie, do Okręgowej Rady Adwokackiej, no to tutaj sekretarz bodajże Rady odpisał mi, że generalnie jest tylko lista adwokatów, którzy byli wpisani jako adwokaci tego sądu apelacyjnego w Warszawie i tam widniało trzech Józefów Różańskich, to się również, znaczy Józefów Goldbergów, bo wtedy tym nazwiskiem się Różański posługiwał i rzeczywiście Różański się, jego nazwisko widnieje również na tych listach adwokatów, które były przedstawiane właśnie przez Radę Adwokacką, natomiast nie mam zielonego pojęcia o praktyce. Ja sam napisałem ostatnio właśnie pismo do sądu i do jednego z więzień. Być może, żeby poszukali, być może znajdują się dokumenty, bo inaczej, to, że bronił Stefana Wierbłowskiego, to twierdzi jego żona. Ona po prostu w jednym z dokumentów, w jednym z życiorysów pisze tak, że jej nawet jeszcze wtedy nie mąż, tylko partner życiowy Józef Goldberg bronił Stefana Wierbłowskiego.
Ja po prostu chciałem to zweryfikować, dlatego powiedziałem, że prawdopodobnie Różański bronił, natomiast nie umiem powiedzieć nic, jaka była niestety praktyka adwokacka tego człowieka, jakim był jego warsztat. No, niestety tutaj nie, Przemku, nie zaciekawię, nie zapełnię twojej ciekawości. Ile jest w tym prawdy, co podaje profesor Fijałkowska, że był wtyczką podczas procesu Brzeskiego? Jest to tylko jedno zdanie, niczym nieudowodnione, niepotwierdzone. Tak, to jest zdanie, które sam Różański po prostu jej powiedział o tym, że w tamtym okresie bywając w sądzie apelacyjnym, gdzie bywali również prokuratorzy i sędziowie, którzy sądzili i pracowali przy procesie Brzeskim, on miał podsłuchiwać różnego rodzaju rozmowy na temat tego procesu i przekazywać po prostu do swoich przełożonych w Komunistycznej Partii Polskiej. Ja powiem tak, generalnie jest to, ja sobie to wyobrażam, ba nawet przyjmuję to, że z wielkim prawdopodobieństwem mógłby to być pewnik, ale na pewno nie będę twierdził, że to jest fakt naukowy. Co musiało stać się w psychice tego człowieka, polskiego par excellence inteligenta, że stał się zbrodniarzem i sadystą? To jest nieprawdopodobne. Kazimierz Moczarski nie mógł tego zrozumieć. Anatol Fejgin twierdził w tej książeczce, w tym wywiadzie, z którym przeprowadził, znaczy Henryk Piecuk przeprowadził z nim wywiad, jest taka niewielka broszurka. Tak. Fejgin twierdził, że Różański przeszedł zapalenie opon mózgowych w młodości. I inaczej, to jest fakt. Różański był dzieckiem bardzo chorobitym, między innymi przeszedł zapalenie opon mózgowych. I że to miało wpłynąć na psychikę tego człowieka, że posuwał się do tego, do czego się posuwał. Natomiast no, tutaj można by o różnych prawdach, o różnych sytuacjach, o różnych rzeczach rozmawiać, dlaczego tak, a nie inaczej. Może to była właśnie wielka władza, którą otrzymał. Może rzeczywiście test Zimbargo słynny, tak, gdzie otrzymuje się ogromną władzę nad innymi ludźmi, można z nimi robić, co im się podoba. Może rzeczywiście był tak, znaczy inaczej, na pewno był fanatycznym stalinowcem, ale rzeczywiście, jeżeli miałbym powiedzieć, czy był jednym z najgorszych, tak, to ma bodajże w okresie stalinowskim, kto wie, czy nie najbardziej mroczna postać z poszczególnych dyrektorów i funkcjonariuszy. Już nie mówię tutaj językiem naukowym, ale generalnie uważam, że jeżeli miałbym wymienić trzech najgorszych stalinowców, to Różański być może by był na pierwszym miejscu i to, co tak mówiłeś, z inteligenta przemienił się w postać taką, jaką się zmienił. Zresztą proszę pamiętać, że on później, jak siedział w więzieniu w latach 50., a szczególnie w tym pierwszym okresie, jak został aresztowany, to on nie za bardzo mógł zrozumieć, dlaczego został aresztowany. Dlaczego go zatrzymali? Przecież on wykonywał wszystko w jak najlepiej, tak jak chciało kierownictwo, robił to, co mu kazano, starał się wykonywać te zadania jak najlepiej i nagle został postawiony tak w stan oskarżenia, był oskarżony, prowadzono przeciwko niemu śledztwa, w końcu go skazano. Tutaj dopowiem jeszcze, że na procesie duszy jako młoda aplikant adwokacka siedziała kilka dni pani mecenas Elżbieta Kumaniecka z Warszawy, która do dzisiaj żyje, i opowiadała mi, Różański zeznawał jako świadek. Tak. I zrobił na niej wrażenie szalenie inteligentnego człowieka, pewnego siebie. W ogóle nie sprawiał swoim zachowaniem, żeby był to zbrodniarz, mówiła. Tak, owszem. Żeby go opisała. I można się jej zapytać, potwierdzi to. Owszem, to prawda, Różański zeznawał, tak. Ba, były takie momenty w tym procesie, ze scenogramu oczywiście to wiadomo, że Różański z jednej strony bronił tych swoich, powiedzmy, pracowników, z drugiej strony ich oskarżał. Jest to postać do zbadania również, nie wiem, czy psycholog może badać takie postacie, czy może w ogóle historyczne postaci badać, ale na pewno psycholog miałby co robić, żeby spróbować wejść w umysł takiego człowieka. Ciężkie przeobrażenie inteligenta polskiego. Ja chciałbym jeszcze zapytać o jedną kwestię.
Chodzi mi o ten grób Józefa Różańskiego na cmentarzu Przyokopowej w Warszawie. Tak. Miejsce pochówku sugerowałoby, że Józef Różański w dalszym swoim życiu, po wyjściu z zakładu karnego, jakby identyfikował się ze społecznością żydowską, bo przecież nie został pochowany na cmentarzu komunalnym, a być może o miejscu jego pochówku zdecydowali najbliżsi, którzy bardziej się identyfikowali ze społecznością żydowską, może córka, tak? Natomiast czy ktoś wiadomo, jak on postrzegał siebie jako Polaka, Żyda, ponieważ mieliśmy tutaj kwestionariusz ewidencyjny, który zakładano na niego, gdzie podawano im narodowość żydowska, tak? Tak. Natomiast czy jak on siebie określał? Znaczy, jego oczywiście Służba Bezpieczeństwa wrzuciła do tej grupy byłych funkcjonariuszy żydowskiego pochodzenia, którzy mają no, proizraelskie poglądy. Zresztą on nie był w tym okresie odosobniony, no bo generalnie bardzo wielu byłych funkcjonariuszy właśnie żydowskiego pochodzenia, ja nie wiem, czy mogę to tak stwierdzić, ale wydaje mi się, że oni byli, oni sobie przypominali o swojej żydowskości właśnie w latach 60. W tej grupie była między innymi właśnie Julia Brystiger. Ale na pewno takim człowiekiem nie był Wacław Komar, który w ogóle nie miał nic, znaczy oprócz tego, że był pochodzenia, przepraszam, żydowskiego, on się zupełnie nie identyfikował z tą społecznością, z tą religią i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o Różańskiego, nawet trudno mi dzisiaj powiedzieć, jaką on miał opinię na temat tam wojny siedmiodniowej i tak dalej. Tego tych informacji w tych dokumentach Służby Bezpieczeństwa nie ma, aczkolwiek to są informacje, znaczy inaczej, żona Różańskiego, Izabela Różańska, była całkowicie proizraelska i prawdopodobnie ona zadecydowała o tym, że Różański właśnie spoczął tam, gdzie spoczął. Zresztą to jest grób, pomiędzy obok niego, po prawej stronie, jeżeli ja dobrze pamiętam, spoczywa jego małżonka, a po lewej stronie spoczywa jego matka. Zupełnie kawałek dalej, i to taki dosyć solidny kawałek dalej, spoczywa jego ojciec, więc ale tutaj wydaje mi się, że o tym, że Różański spoczął w tym miejscu, w jakim spoczął, zadecydowała przede wszystkim jego żona. No niestety są materiały z pochówków innych funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy właśnie aparatu bezpieczeństwa, tak jak właśnie wspomniany Wacław Komer, czy bodajże Juliusz Burgin. Tam na przykład jest informacja, kto był na tym pogrzebie i tak dalej. Niestety w przypadku Różańskiego niestety nie ma takich informacji. A szkoda, aczkolwiek trzeba pamiętać, że wiele osób, kiedy Różański umierał, wielu funkcjonariuszy blisko z nim związanych już po prostu nie żyło. Ale odpowiadając na Pana pytanie, wydaje mi się, że tutaj decydujący głos o tym, że ma tam spocząć, to znaczy to, że tam spoczęła jego matka i o tym zdecydowała również jego małżonka. Dziękuję. Nie wiem, może tutaj ja się podzielę taką refleksją ogólną. Myślę, że kolega Przemek się też z tym zgodzi, że jeśli chodzi o archiwa adwokatury, to jeszcze co najciekawsze to przed nami. Trzeba na razie na słowo wierzyć radom adwokackim, że nie posiadają niektórych materiałów, ale przyszłość może pokazać zupełnie inną kolej rzeczy. Daj Boże, byłbym bardzo szczęśliwy. Ja jeszcze chcę Pawła dopytać, jak to było z tą propozycją zostania naczelnym państwa i prawa, bo to jest dla mnie bardzo interesująca informacja. Tak, znaczy ja to odkryłem niedawno, że po prostu złożono mu taką propozycję. Tak. Jeżeli ja dobrze pamiętam, złożył mu nie kto inny jak Edward Ochab. Generalnie tak naprawdę Różański, on sam się bodajże nie zgodził na to. A co ciekawe, no bo to jest również taka ciekawostka, że wtedy naczelnym państwa i prawa był profesor Stanisław Ehrlich. Kto się interesuje polityką i tak dogłębnie, to wie, że Stanisław Ehrlich był przecież promotorem bodajże pracy doktorskiej, między innymi wydaje mi się, Jarosława Kaczyńskiego. Tak? Aczkolwiek nie tylko. Nie tylko, ale Jarosław
Tak, ale Jarosław Kaczyński, znaczy inaczej, no nigdy go, to był też taki nawrócony komunista później, tak? Tak. Już w późniejszym czasie. Natomiast w tamtym czasie właśnie Ehrlich był i Różański dostał taką propozycję, on po prostu na to nie wyraził zgody, no dla niego to nie było nic atrakcyjnego. On miał, tak jak powiedziałem, do tych Indochin wyjechać, do tej takiej komisji międzynarodowej. Tam również, dlaczego wtedy nie wyjechał, tego nie wiem, co spowodowało to, że on wtedy nie wyjechał, no i generalnie trafił, tak, do Polskiego Radia i do Państwowego Instytutu Wydawniczego. Zresztą no, on był przełożonym Jana Józefa Lipskiego między innymi w tamtym czasie w Państwowym Instytucie Wydawniczym, tak, z takich ciekawostek, ale to Państwo i Panowie pewnie wiedzą. A jeszcze a propos tych adresów Goldberga przed wojną w Warszawie, bo było dwóch czy trzech Goldbergów, on praktykował jako aplikant u Bertgala. Tak. Później tak. Adres jest, no podaje Fijałkowska adres Kancelarii Sienna chyba, tak? Chłodną. Na Chłodnej to już była, to było jego mieszkanie. To było jego mieszkanie na Chłodnej i tam również, no to Panowie pewnie wiedzą, że no kiedyś tak praktykowano, tak, że adwokaci po prostu przyjmowali u siebie w domu, tak, interesantów i petentów. Ja szukałem losów pana Bertgala i on mi się pojawia później, co jest dziwne, że był związany z Polonią Warszawa. Nazwisko jest to samo w prasie. Trudno mi powiedzieć, ja nie wiem, czy Bertgal przeżył II wojnę światową. To dokładnie. Materiały są w tym Wojskowym Biurze Historycznym, miasteczka jego. Więc no właśnie, ale ja też szukałem właśnie materiałów Bertgala. Nawet no, są, prawda, przecież słowniki biograficzne, adwokatury, między innymi warszawskiej, i szukałem właśnie tych materiałów i tam w ogóle Bertgal praktycznie nie występuje. Tak jak no, Berenson z Duraczem, no to są... No to są nazwiska, tak? No, ważne nazwiska polskiej adwokatury. Zresztą Berenson no to była generalnie pozytywna postać mimo wszystko. No, bronił komunistów z jakiejś tam idei, a nie dlatego, że był komunistą. Natomiast no, Duracz, no, wiemy kim był, tak? Był agentem i tak jak powiedziałem, no, później przecież szefem oddziału wywiadowczego PPR, tak? Więc no, był. I oni występują, natomiast Bertgala, ja nie, niestety nie byłem w stanie ustalić. Być może gdzieś jeszcze jakieś dokumenty, ale mówię, z tego okresu, który mnie interesuje, czyli w początek lat 30. To ja służę namiarami na prywat. Ja myślę, że dobrym i nieocenionym źródłem, przynajmniej z mojej perspektywy, są zawsze księgi wieczyste, księgi gruntowe. My w Krakowie mamy księgi gruntowe, w których można prześledzić czasem zmiany nazwiska w latach 40. Także niekoniecznie musi być on dalej w swoim życiu w Polsce Ludowej pod tym samym nazwiskiem. Ale jeśli znamy adres jego kancelarii, prawdopodobnie... jesteśmy przynajmniej jakoś przeświadczeni, że był właścicielem tej nieruchomości, to ustalenie jego dalszych losów po aktach Księgi Wieczystej byłoby raczej proste. Ja tak przynajmniej łatwo szukam osoby. Być może, natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że mógł nie przeżyć, tak, no bo on był również prawdopodobnie tak z pochodzenia Żydem, mógł nie przeżyć Holokaustu. Ale to mówię, to są tylko przypuszczenia, hipotezy. Dobra, szanowni Państwo, my już musimy powoli skończyć, bo u naszego koledzy jest spotkanie za kilka, no za 10 minut, czy za 20. Przez to ja bym chciał Pana poprosić po pierwsze, a czy mógłby Pan pokazać slajd ostatni? Aha, tak, proszę. To jest, dziękuję. Teraz taki momencik. Ja bym chciał takie pytanie. Pan powiedział, że w roku 1940 był bohater dzisiejszego spotkania oddelegowany do Lagra Starobielskiego. Tak, w 1940 roku miał trafić do obozu w Starobielsku. Tam miał być tłumaczem. Potwierdza to w pewnym sensie sam Różański, twierdząc, że tam albo na liście, albo bezpośrednio spotkał swojego kolegę, lekarza. To był jego kolega z gimnazjum Chinuch, bodajże Jan Tenenbaum, późniejszy lekarz, który był również do Wojska Polskiego powołany. No i został rzeczywiście, Jan Tenenbaum jest na liście katyńskiej, został zamordowany w 1940 roku i tam oni mieli albo się widzieć, albo Różański miał go widzieć na liście. A Różański nigdzie nie pisał o tym, jak on pełnił swoją funkcję,
kogo on tłumaczył i o co się chodzi? Tak, on opowiadał o tym właśnie Barbarze Fijałkowskiej. Znaczy, ta książka Barbary Fijałkowskiej, oprócz tego, że jest no, innowacyjna w tym sensie, że to była pierwsza biografia Borejszy i Różańskiego, ona zawiera masę błędów, niedomówień, ponieważ Barbara Fijałkowska nie miała dostępu do dokumentów właśnie bezpieczniackich. Zresztą zrobiła bardzo słabe kwerendy również w archiwum magnowych i w innych archiwach. Nie dotarła do Centralnego Archiwum Wojskowego. Tam jest masę słabych punktów ta książka ma, no ale jej mocną stroną właśnie są te relacje, do których można, prawda, szukać potwierdzenia bądź nie. No i w jednej z takich relacji Fijałkowska opowiada o tym, że znaczy Różański opowiada Fijałkowskiej, że tak, że był w Starobielsku, tam był jako tłumacz, miał tłumaczyć po prostu oficerów polskich w rozmowach z Sowietami. Po prostu każdy oficer musiał, prawda, przejść przez specjalną ankietę, gdzie był badany, zastanawiano się nad tym, czy ten człowiek może być wykorzystywany, czy można go przekabacić na stronę komunistyczną bądź nie. Jak wiemy, część oficerów Wojska Polskiego zgodziła się. Na szczęście była to mała część, ale jednak byli tacy oficerowie, którzy się zgodzili na współpracę z... Zgodziła się bardzo mała, w Starobielskim faktycznie mało co znamy. Znamy o Katyniu, znamy na przykład o Miednym, a Starobielskie, tam wszystkie dokumenty były zniszczone. Tak, dlatego mówię, dlatego to jest w pewnym sensie, no ja nie do końca ufam oczywiście tej relacji, bo inaczej, no część tych relacji, które opowiada, rzeczywiście się potwierdza, bo to można sprawdzić w dokumentach i to nie w jednym dokumencie się pewne rzeczy potwierdzają, a w innych nie. No zresztą Różański uchodził za człowieka, który jeszcze w latach 60. czy 70., kiedy pracował, bo on po wyjściu z więzienia został zatrudniony między innymi w Mennicy Państwowej. Roztaczał wokół siebie taką aurę człowieka wszechmogącego, który wiele może, który jeszcze wiele wie, który ma wpływ na pewne rzeczy. No taki troszeczkę mitoman, tak? I pytanie, jak on się zachowywał wobec Barbary Fijałkowskiej, bo to, że powiedział jedną prawdziwą rzecz, nie powiedział, że nie znaczy, że drugą prawdziwą rzecz mógł powiedzieć. Aczkolwiek jest to ciekawe, ja pytałem znawców zbrodni właśnie katyńskiej, czy gdzieś może w dokumentach rosyjskich, gdzieś może się przewinął jako tłumacz. No niestety, czy profesor Materski, czy profesor Wołoz, a także inni, czy profesor Wolsza, no, twierdzili, że nazwiska Goldberga nie znali, ale tak jak pan mówi, no, będzie to bardzo trudno potwierdzić ze względu na no, brak źródeł. Dobra, zrozumiało. No i teraz już tak myślimy, że wszystko, co kto chciał, zapytał i będziemy przez to już zamykać webinar. Ja bym poprosił pana zamknąć na ogół prezentację i zaproszę pana kolegę do słowa pożegnalnego. Proszę pana Pawła. Ja bardzo dziękuję za możliwość przybliżenia państwu tej postaci. Tak jak powiedziałem, no to było w wielkim zarysie. Zresztą historia Józefa Różańskiego to jest historia wielu pytań, na które nigdy nie znajdziemy odpowiedzi, właśnie choćby ze względu na bazę źródłową, aczkolwiek na bardzo wiele rzeczy, na bardzo wiele pytań, na których ja będę chciał, znaczy bardzo wiele pytań, które postawię, znajdziemy odpowiedź. Mam nadzieję, że za jakiś czas, już niedługo, będę mógł się podzielić owocami swojej pracy w postaci właśnie doktoratu. Panu Władysławowi bardzo dziękuję za zaproszenie i tak jak powiedziałem, jest postać mroczna, a którą warto przybliżyć, warto pokazywać, żeby spróbować nie popełniać takich błędów, żeby jak najmniej było inteligentów, którzy się później zamieniają w zbrodniarzy czy też w bestie. Dziękuję bardzo. I teraz ja zwracam się już do widzów, kto nas będzie oglądać nagranie. Przede wszystkim zapraszamy do subskrypcji kanału Historyczny Webinar, Historyko Webinar. Najlepiej to zrobić z dzwonkiem, żeby Państwo znało o nowych zamieszczeniach nagrań na kanale. I zwracam uwagę, że w liście tematycznym można szukać od razu taki temat jako Powonika. I tam będą zamieszczone wszystkie nagrania, w których brali udział
badaczy z Polski, albo tematy były dotyczące bezpośrednio Polski. Przez to ci, kto zna język oczywiście polski, a również także i ukraiński, będą mogli oglądać już bezpośrednie tematyczne nagrania dotyczące historii Polski przede wszystkim. Zwracam uwagę Państwa na dwa aspekty. Aspekt pierwszy, to, że Ukraina, jak to już mówiłem, jest przeżywa najcięższe czasy, które miała czasy inwazji moskiewskiej na szerokiej skali, przez to prosimy o wsparcie wojska ukraińskiego. Jak to zrobić, Państwo może widzieć na początku, bezpośrednio na początku tego webinaru, już w końcu, kiedy nasz kolega skończył swój wywiad, i będę jeszcze raz zamieszczona ta informacja na samym końcu webinaru. Pierwszy dopis bezpośrednio na YouTube, będę mieścił informacje, konto bankowskie Narodowego Banku Ukrainy, to konto jest multiwalutowe i jednocześnie do tego konta będę podana linka na stronę Banku Narodowego w Ukrainie, gdzie można zobaczyć, w jakich walutach można robić przelewy na wsparcie wojska ukraińskiego i jak to można robić. Za co my będziemy bardzo wdzięczni. No, wszyscy Ukraińcy i tak już wdzięczni Polsce za to, że nadała dużej ilości uchodźców możliwość przetrwać poza wojną, poza teatrem wojny. Druga informacja, która będzie zamieszczona również na kanale YouTube, to jak wspierać nasz kanał. My również potrzebujemy wsparcia ze względu na to, że w czasie wojny nagranie webinarów potrzebuje pewnych pieniędzy dla przygotowania i opłaty posług internetowych. Na koniec ja jeszcze raz bardzo dziękuję naszemu gościowi, Pawłu Sztamu, który prezentuje IPN, a jednocześnie UMCS w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zapraszam wszystkich jeszcze raz do oglądania tego materiału i jednocześnie jego rozszerzenia. Będziemy bardzo wdzięczni, kiedy nam ktoś napisze swój komentarz i będziemy wdzięczni za to, że ktoś nam postawi polubienie. Będziemy bardzo prosić o kciuki. Na koniec ja bym chciał powiedzieć, że z wdzięczności do tego, że Polska nam dopomaga, niech żyje Polska, a dla wszystkich, kto ogląda te webinar i należy do moich rodaków, to zwykle mówię to, że sława ЗСУ, сława Україні, сława нації, бажаю вибухнути довго палати Московської Федерації. На tym się skończymy. Bardzo wszystkim dziękuję i do widzenia. Dziękuję.